Cześć, witajcie w nowym vlogu roślinnym. Bardzo Wam chciałam podziękować za niesamowicie ciepłe przyjęcie poprzedniego odcinka. Jest mi naprawdę bardzo miło i postanowiłam po prostu iść za ciosem i dzisiaj nagrać kolejnego vloga roślinnego. I tak, to jest vlog roślinny, pomimo że zaczynam w całkowicie innych okolicznościach przyrody. A to dlatego, że postanowiliśmy dzisiaj z Rafałem pojechać do Jiska oraz Ikei, aby zobaczyć na żywo regały. Regały, które mnie się najbardziej podobają i są mocnymi kandydatami, aby stanąć w tym kąciku, który Wam pokazywałam w poprzednim vlogu. Tak więc postanowiłam wziąć Was dzisiaj z, z nami po prostu i co nieco mam nadzieję pokazać. Nie ukrywam, że chciałabym wrócić z regałem do domu, ale wiem, że to są duże kaparyty i pomimo, że mamy dość duże auto, to jest szansa, że nam się po prostu nie zmieści, ale wiecie, wolę sobie zobaczyć na żywo, ocenić je i ewentualnie złożyć zamówienie w sklepie internetowym. Dalsza część vlogu już będzie w warunkach, które znacie, czyli mój kącik witrynkowy. Pokażę Wam dzisiaj również fajne rośliny i porozmawiamy właśnie o roślinach i też zrobimy kolejną ciekawą pożywkę, więc zaplanowałam fajne aktywności na dzisiaj. Także co? Do zobaczenia i lecimy z tym vlogiem. Tak jak myślałam, regał jest naprawdę bardzo ładny, ale w domu. Powiem wam, dlaczego się na niego nie zdecyduję. Wizualnie jest naprawdę super, ale jednak zdecydowanie jedziemy do Ikei zobaczyć moje typy i pokażę Wam, o których myślałam. Jesteśmy już w Ikei i spójrzcie, to jest moja pierwsza opcja, o której myślałam. On ma troszkę taki charakter regału magazynowego, ale jednak to jest regał do wnętrza i Plusem jego jest to, że można na różne wysokości montować te półki tak jak właśnie w regałach magazynowych. Ale wiecie, no on troszkę ma taki klimat, i nie wiem, czy do końca do wnętrza będzie mi pasował, przekonuje mnie trochę ten kolor zielony, no bo z roślinami myślę, że mógłby się komponować fajnie. Jedynie tutaj widzę, że to jest surowe drewno, więc jeżeli chodzi o jakiś oprysk czy rozlanie, Jakiś płynów, no to myślę, że będą potem ślady. No ale wiecie, jest opcja. Z tym, że on jest na pewno też chyba droższy, albo no w tej cenie, co w ten regał w wisku. Szukając regału, znalazłam roślinę z wariagacją. No i tak moi drodzy, to jest seria regałów, która mnie interesuje. One nazywają się tak, ale niestety ten, który mnie interesuje, nie jest dostępny na ekspozycji. On wyglądowo no, dokładnie jest taki sam: czyli ma takie fajne jasne półki i białe brzegi, i on rzeczywiście ma już taki elegancki wygląd. I ja Wam wkleję ten konkretny model, który mnie interesuje. I opowiem Wam więcej już w domu, jak ja bym widziała tę konstrukcję i co bym w niej pozmieniała. I powiem Wam, że się mocno teraz zastanawiam. I trochę żałuję, że właśnie go nie mamy na ekspozycji, bo liczyłam, że sobie pomierzę wszystkie półki a propos właśnie dużych roślin, czy aby na pewno mi się zmieszczą, tak jak ja sobie to wymyśliłam. Wróciliśmy do domu i powiem Wam, że wybór regału to nie jest półka z masłem, zwłaszcza, że chcę to zrobić dobrze, bo każdy, kto mnie obserwuje na Instagramie może pamięta, że ja kiedyś kupiłam te i postanowiłam ją wymalować na biało, bo nie mogłam znieść, że ona jest czarna, a ja chciałam mieć wszystkie witryny w kolorze białym. I no niestety poległam na tym zadaniu. Dlatego wiecie, teraz w przypadku regału chcę, żeby to był po prostu trafiony produkt i jest to też już mój ostatni regał na tym mieszkaniu, czyli nie będę ani kupować kolejnej witryni, witryny, ani kolejnego regału, dlatego chcę, żeby on był też pojemny. No, i właśnie, ten regał z Iska jest naprawdę ładny i w ogóle teraz, kiedy to nagrywam, on został mocno przeceniony i kosztuje 295 zł. Więc to są mega dobre pieniądze za ten regał. Natomiast on jest niski i jest wąski. I nie wejdzie zdecydowanie większy regał do tego kąta. I najprawdopodobniej zdecyduję się na ten regał z IKEI. Teraz wam tutaj go wkleję. Dlatego, że tak, on jest bardzo wysoki, ponieważ ma aż 195 cm i najważniejszą rzeczą jest to, że on ma 5 półek, ale każdą z nich można wyciągnąć, czyli przy montowaniu tak naprawdę nie musimy nie montować wszystkich tych półek i dzięki temu ja zyskam jedynie 3 półki, ale dwie z nich będą naprawdę wysokie, czyli wejdą tam wysokie rośliny. Dlatego myślę, że sobie teraz w najbliższych dniach zamówię go, jeszcze na 100% wszystko pomierzę, żeby być w 100% pewną, dlatego że ten regał nie należy do najtańszych, bo on kosztuje aż 900 zł, ale tak jak powiedziałam, będzie to już ostatni regał czy tam witrynka właśnie w moim mieszkaniu, więc wolę dać więcej pieniędzy, ale zrobić to dobrze. No, i właściwie na ten moment chciałabym zakończyć już tę sagę o regałach. Bo jeżeli kogoś to nie interesuje, to wiem, że ciężko się słucha o, o takich rzeczach. Ale jak już zabrałam Was na przygodę regałową ze sobą, to myślałam, że właśnie tutaj jeszcze podsumuję. Myślę, że w innych tam vlogach roślinnych na pewno etapy powstawania tego regału będą się pojawiać, bo chociażby będą tam zamontowane ledy. I tym się zajmie już mój Rafał, więc może namówię go, aby Wam co nieco o tych letach i montowaniu tych letów powiedział. Ale tak jak mówię, to się na pewno nie wydarzy w tydzień, więc myślę, że one będą temat regału jeszcze się będzie ciągnął w kolejnych filmach, ale to będą takie wstawki, jakoś takiego tytokowanego filmu na pewno na ten temat robić nie będę. No, i tyle, teraz może przejdźmy do ciekawszych rzeczy i przede wszystkim innych rzeczy. Ale jak już tu siedzę, to jeszcze chciałabym Wam pokazać jedną rzecz, bo troszkę ona jest związana z regałem. Mianowicie regał otwiera mi pewne możliwości, dlatego że ja w witrynach trzymam rośliny tylko i wyłącznie w hydroponice, a już dawno chciałam bardzo przetestować różne takie mieszanki, podłoży, które trochę tak zakrawają o pigos, ale do końca pikosem nie są, ale nie są też mieszankami hydroponicznymi. I już tłumaczę. Pomysł na to wziął się u mnie z tego, że mam pewne uporczywe, uparte anturium, które Korzenie ma bardzo ładne, ale ogólnie rośnie beznadziejnie, i nie wiem, czy nie pasują mu warunki w witrynie. Może ma za jasno, może ma za wilgotno, może jednak ma za ciężkie to podłoże hydroponiczne. I stwierdziłam, że on. Posłuży mi to ta roślina posłuży mi do eksperymentów, które chciałam już dawno zrobić i do których zamówiłam kilka elementów. Jeszcze wszystkie mi nie przyszły niestety, więc wam nie pokażę, ale będę również dokumentować ten proces i pokażę Wam w ogóle jak w jakich proporcjach będę mieszać te składniki. I tak, po pierwsze, jest to klasyczny ceramizm, bo ceramizmu nigdy za wiele. E, w ogóle on też często przytaje się po prostu do innych e, celów, e, więc to się zawsze przyta, ale to też będzie wchodziło w skład mieszanki. E, po drugie, jest to ceramizm, który jest przeznaczony do storczyków. I ja na storczykach kompletnie się nie znam, nie wiem, co one lubią, czego potrzebują i tak dalej, ale skusiła mnie tutaj. E, Mieszanka, właściwie skład, w którym wchodzi kora sosnowa, glina i wapno nawozowe, zwłaszcza ta kora, właśnie sosnowa, z jej tutaj aż 70% i oddzielnie sobie już po prostu nie będę kupować kory sosnowej. I ja jeszcze tutaj chyba to tam w ogóle perlitu, to tam mchu i jeszcze czekam na inną mieszankę do storczyków, którą zamówiłam w Centrum Ogrodniczym Silesia, ponieważ tylko i wyłącznie u nich byłam w stanie zamówić nie znalazłam tego nigdzie na Allegro i tak dalej. Te dwie rzeczy oczywiście Wam podlinkuję, bo, tak jak już wspominałam w pierwszych filmach, większość rzeczy ciekawy, które będę pokazywać u siebie na filmach, we vlogach, będę linkować w opisie, więc warto zawsze tam zaglądnąć. No, więc eksperymentów czas start. Oczywiście hydroponikę kocham, ubóstwiam, i tak jak mówię w witrynach, będzie dominować hydroponika, ale na regale z jednego pragmatycznego powodu nie będę trzymać roślin w hydroponice, a to dlatego, że mimo tego, że ja mam w mieszkaniu bardzo ciepło, to jednak regał będzie stał przy bardzo dużym oknie balkonowym. Ja mam tutaj praktycznie okno na całą ścianę, i mimo, że tutaj w głębi mieszkania, gdzie stoją witryny, jest ciepło. Tam niestety od tego okna bardzo ciągnie i nie chcę po prostu na regale, na dużym regale e, oplątać go jakoś w kable grzewcze czy stosować mnóstwo mat grzewczych, no bo nie oszukujmy się, no to są to dodatkowe e, koszty i zawsze się śmieje, że Tauron w takich momentach się cieszy. Ale tego bym po prostu chciała uniknąć. A wiadomo, hydroponika to niska temperatura pożywki, wody i tak dalej, no po prostu gnicie korzeni i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę po prostu przez to przechodzić i narażać na to rośliny, dlatego tam będą. Różne eksperymentalne mieszanki podłoży, więc też Wam będę pokazywać, bo może komuś to się przyda, może kogoś to zainspiruje. Wiecie, roś, ro, życie z roślinami to ciągła przygoda, i ja się śmieję, że no nie da się po prostu kurczowo trzymać tylko i wyłącznie jednego, ponieważ. Yy, Fajnie jest eksperymentować i obserwować rośliny. No wiadomo, najgorzej, jak te eksperymenty nie wychodzą, no to wtedy jest trochę smutno, no ale wiecie, to Wasznych świat należy. Jeszcze chwilę pozachwycajmy się nad najnowszym liściem Anturium AFF. On, ten liść, jest jeszcze mięciutki, więc myślę, że urośnie. Tutaj troszkę się tak jakby pofałdował i niestety no jak liść anturium rośnie i są jakieś uszkodzenia, to niestety one się właśnie rozciągają na liściu, no ale nic nie szkodzi, wybaczmy mu. Jest to pierwszy liść po imporcie i jeżeli oglądaliście mój film o imporcie z Equagenery, to właśnie ten liść się wtedy wykluwał, i on był taki Maciupeńki. No a teraz już taki Maciupeńki nie jest, więc jeszcze jest taki w ogóle brązowawy. No te kolory są niesamowite, ale muszę przyznać, że się naprawdę postarał, i ja jestem z siebie dumna, że właśnie osiągnęłam taki sukces, i roślina z importu właśnie wykluła takiego pięknego liścia. Chciałabym Wam się jeszcze pochwalić kilkoma sukcesami, zacznijmy może od Anturium Michelle, nią już chwaliłam się na Instagramie, ale nie mogę przepuścić okazji, by i Wam tutaj nie pokazać, no ten liść po prostu jest przepiękny, ona również się troszeczkę foszkowała na mnie po przesadzeniu i Długo czekałam na tego nowego liścia, ale powiem Wam, że naprawdę warto było, bo jest po prostu nieskazitelny, jest piękny, jest duży i no po prostu jak patrzę na nią to się zachwycam. Tutaj y, Anturium Zara Red Velvet Cake również wypuszcza nowego liścia. On jest bardzo, bardzo ciemny. Nie widać tego tak dobrze w nagraniu, ale już nie mogę się to czekać, jak y, no, coraz większych tych liści, jak one będą wyglądać, ponieważ bardzo ciekawi mnie ta hybryda. Cóż my tu jeszcze mamy? U y, Delty bez zmian. To jest najnowszy liść i on tutaj ma trupniutkie uszkodzenie, które powstało już w trakcie właśnie wykluwania tego liścia. Ale reszta jest po prostu piękna. I jeszcze z pięknych liściorów pokażę Wam dwa cuteńka. Tutaj Anturium Luxurians już jest naprawdę takim. No dojrzałym liściem. Wiadomo, że wiele osób ma naprawdę takie wielkie giganty, ale postaram Wam się wkleić, jak wyglądał, jak go zakupiłam. On był naprawdę małą rośliną, może nie siewką i tak dalej, ale no był stosunkowo mały. Dlatego wiecie, takie duże liściory to bardzo cieszą. Jak się samemu dojdzie z etapu takiego właśnie mikrusa, to już naprawdę dość poważnej rośliny. To naprawdę niesamowicie, niesamowicie cieszy, więc tutaj się chwalę. A tutaj moje cudowne Anturium Papilli laminum, No, musicie przyznać, że kawał z niego przystojniaka. No, ale żeby nie było cukierkowo, to na przykład tutaj kryje się. Bardzo pokiereszowany liść Anturium Forgetti, ale powiem Wam, że to jest tylko i wyłącznie też moja wina, dlatego że gdy on był malutkim listkiem, który chciał się rozwinąć i poznać ten świat, niestety zrzuciłam na niego taki właśnie kubeczek tutaj z milionem po prostu y, y, malutkich alokazji poli. No więc wiecie, no tak też bywa. I absolutnie nie ma się czym przejmować, bo jak nie ten liść, to może kolejny nas zachwyci. Dlatego nigdy nie można się poddawać i, i trzeba dbać o rośliny, bo rośliny naprawdę potrafią nam wynagrodzić wszystkie nasze starania. A tutaj mój cudowny Frydzio, który niestety jeszcze się na mnie dąsa po ostatnim przesadzaniu, a to ostatnie przesadzanie miało miejsce we wrześniu. Albo jeszcze nawet w sierpniu, no ale, ale okazje tak mają, i niestety grzebanie w korzeniach, przesadzanie to nie jest ich ulubiona aktywność. W każdym razie on wypuszcza sobie nowe liście, więc jest ok, ale ja, wiecie, byłam taka zdeterminowana, żeby go wesprzeć, że Niestety go przenawoziłam i tak alokazję też można przenawozić. I powiem Wam tak, on dostaje to, dokładnie tyle samo, co pozostałe alokazje i na przykład alokazja poli sobie świetnie raci. Żaklina, no niestety nadal się też na mnie dąsa po przesadzaniu, ale y, u niej te skutki przenawożenia no nie wyszły. Natomiast tutaj y, Fryciu właśnie ma takie żółte plamy, o tutaj też dobrze widać. I to jest sygnał, że troszkę zatałam mu za dużo papu, więc pokażę Wam teraz, co ja w takich sytuacjach robię. I uprzedzam Was właśnie, że frytki to są no, kapryśne stworzenia pod tym sklętem. Więc jeżeli dostaną trochę za dużo jedzenia, to moment, po prostu chwila, moment i zobaczycie to. Pojawią się właśnie u nich żółte plamy, to jak mówię, w przypadku pozostałych alokazji nie jest to aż takie dramatyczne, ale w przypadku frytka tak. Więc teraz Wam pokażę, co robię w takich sytuacjach. Pierwszą rzeczą, którą robię, to zabieram frytka pod prysznic, wyciągam go z osłonki. I taką letnią wodą bardzo dokładnie przepłukuję podłoże, ale tak naprawdę bardzo dokładnie i przykładam się do tego. Gdybym miała kannę flash, użyłabym tego produktu, ale jakoś nie było mi nigdy po drodze i jej nie kupiłam, nie testowałam, po prostu robię przepłukanie, wypłukanie podłoża prymitywnie, czyli za pomocą wody. I zostawiam go, żeby sobie ociekł. Yy, tak, w międzyczasie myję sobie osłonkę i teraz przenosimy się do tego kadru, yy, czyli ten kadr już znacie i yy, yy, zrobimy sobie taką pożywkę zerową, a właściwie ciężko to w ogóle nazwać pożywką, bo nie będzie w niej yy, ani grama nawozu yy, i chciałam Wam tylko pokazać mój śmieszny cbanek, bo będę robiła tylko litr właśnie pożywki dla tego. Frytka, więc nie wykorzystuję tego większego, ale ten mój śmieszny cpanek, który jest po mega przejściach i nie ma rączki. To jest dzbanuszek, który towarzyszy mi od początku hydroponiki, czyli kupiłam go już lata świetlne i wyobraźcie sobie, że jeden litr pożywki wystarczył dla moich wszystkich roślin wtedy i to jest takie mega sentymentalne i urocze, dlatego mimo, że on jest po przejściach, to po prostu z szacunku dla niego i z sentymentu nie jestem w stanie się go pozbyć, ale czasami mi się po prostu przydaje, tak jak teraz. No i tak, tu mam po prostu odstaną przefiltrowaną przez dzbanek Brita wodę i tak naprawdę przez najbliższe tygodnie, myślę, że dwa albo nawet trzy tygodnie tam frytkowi odpocząć od nawozów i będę mu serwować tylko i wyłącznie glisotonik oraz... Enzymy, i tak naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Jak nie będzie mi się chciało robić tej pożywki zerowej, to po prostu będę mu dawała samą wotę no i obserwuję. Wiadomo, zobaczę, czy będzie wypuszczał nowe liście, czy te żółte plamy będą się pojawiać i będzie ich coraz więcej. Jeżeli tak, to yy, przystopuję jeszcze bardziej z tymi nawozami i będę go jeszcze przez dłuższy czas nie, nie będę go nawozić, ale zwykle tak y, właśnie daję odpocząć wtedy alokazji około 3 tygodni i wtedy dopiero wracam, ale z takim naprawdę małym nawożeniem, czyli daję tak naprawdę połowę tego co zwykle bym alokazji potała. A tutaj mam, y, już nawet nie chciało mi się wyciągać y, Ceraty mojej kultowej, ponieważ robię tylko i wyłącznie ten litr takiej no, no nie wiem, pożywki zerowej to nazwijmy i chcę to po prostu zrobić szybko i bezboleśnie, więc tak, na litr wody używam, tak jak producent sugeruje, 4 ml rizotoniku. Oraz 2 ml enzymów. No, enzymy to wiecie, nawet profilaktycznie po prostu można podawać. Jeżeli z rośliną, właściwie z korzeniami nic złego się nie dzieje, to naprawdę enzymy też co jakiś czas można tak profilaktycznie podać roślinie i na pewno jej nie zaszkodzą. No i 2 ml. I teraz jeszcze wyreguluję szybciutko pH, ale to już może, może poza kadrem. Ja powiem Wam taką ciekawostkę, że teraz już właśnie jak podaję rizotonik, enzymy czy super drive, ja reguluję oczywiście pH to pomiędzy 5,5 a 6,5, zwykle około 6. Ale na starcie, gdy podawałam taką pożywkę zerową właśnie bez nawozów, to przyznam Wam, że nie regulowałam pH i to trwało naprawdę dobry rok. I rośliny jakoś tam nie krzyczały i nie miały z tym problemu, więc ja do końca właśnie nie wiedziałam, czy trzeba, czy nie trzeba. No, ale wiecie, jak już mam ten właśnie sprzęt, to dla mnie to nie jest problem, bo to jest chwila, moment i wolę im właśnie wyregulować to pecha. Jeszcze dzisiaj w tym vlogu chciałabym Wam polecić jedną rzecz, mianowicie, jeżeli jakimś cudem nie znacie. Taśmy rzepowej ogrodniczej, to ja z całym sercem po prostu polecam Wam się w nią zaopatrzyć. Jeżeli potrzebujecie czegoś do ujarzmienia rośliny, do podwiązania rośliny, to w ogóle nie zastanawiajcie się, tylko ją kupcie. Ja oczywiście dam Wam link do tej, którą ja kupuję i którą polecam, ponieważ ona rzeczywiście bardzo mocno trzyma i ją sobie można właśnie dociąć na konkretną długość. Cena jest dość wysoka, ale wbrew pozorom jest właśnie tutaj jej naprawdę dużo i wystarcza na dużo roślin. A przypomniałam sobie w ogóle o niej, bo to jest też rzecz, którą chcę wykonać, ale to chyba Wam jutro nagram dopiero przepitki w świetle dziennym, mianowicie moją Monsterę czesie już znacie i ona właśnie praktycznie cała jest podwiązana tą taśmą. Ale te górne, największe liście one po prostu są w tym momencie puszczone luzem, i już widzę, że każdy z nich zaczyna wykinać się w inną stronę i tworzy się taki roztrzapiżony efekt. A ja bardzo lubię prowadzić monsterę, właśnie jakby w jednym takim pionie, i muszę się tym zająć. I właśnie mówi się, że. Monstery to jedne z najsilniejszych roślin na świecie. I ja się absolutnie zgadzam, bo doskonale właśnie widzę to po tym, jak ją podwiązuję. I mimo, że naprawdę staram się ciasno ją zebrać, to ona po jakimś czasie i tak się wyswobodzi i idzie w kierunku światła, ale właśnie mimo tego, że ona jakby się przemieszcza, to tak nazwijmy roboczo, to te rzepy w ogóle nie puszczają i mimo, że ona jest naprawdę mocno związana, to one się nie rozrywają, nie odklejają od siebie, więc to jest najlepsza rekomendacja. A miałam tak, że yy, jak związałam ją na przykład sznurkiem jutowym, to ten sznurek się rozwiązywał na przykład, więc no, to w ogóle daje obraz tego, jak silną rośliną jest monstera. To, że Czesia wygląda z przodu tak i ma naprawdę fajnie uformowane liście Zawdzięczam temu Widzicie? Tej taśmy ogrodniczej mam tutaj naprawdę sporo i zużyłam dość dużo jej, ale ona naprawdę trzyma te mocne, wielkie liście Czesi w ryzach i dla przykładu te nowe liście, one nie są jeszcze w żaden sposób podpięte tą taśmą, i każdy rozlasł się po prostu w inną stronę i tym chce się zająć. Plus dodatkowo będę tutaj jeszcze przedłużać ten palik kokosowy. Po prostu wystarczy kupić kolejny palik kokosowy, wyciąć tutaj u góry dziurę i końcówkę nowego palika wsadzić w tę górną część. No, więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czym ujarzmić liście niesforne rośliny, no to polecam rzep okrotniczy. Myślę, że nadszedł już czas, by zakończyć dzisiejszego vloga i mam nadzieję, że na początku nie zanudziłam Was tematyką regałową i miło spędziliście ze mną czas. Tak sobie też myślę, że za tydzień raczej widzimy się już w jakimś odcinku bardziej takim tematycznym. Porusza jakiś temat hydroponiczny, no myślę, że może będą to... Nawozy. Jeszcze się zastanowię, ale pewne jest to, że widzimy się za tydzień oraz że vlogi wkraczają do stałego repertuaru, bo tak jak mówiłam na początku, naprawdę bardzo ciepło przyjęliście tę formę nagrywania, a muszę przyznać, że ja również się bardzo to przepawię i mogę naprawdę takie szerokie spektrum tematów poruszać tutaj we filmach. Także nie przedłużając, bardzo Wam dziękuję, że. Byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia za tydzień. Buziaczki, pa, pa.